Codziennie na warcie. Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro. Dzień dobry, Krzysztofie. Witam mam, Państwa serdecznie. Mam wrażenie, że te ostatnie dni albo ostatnie tygodnie są jeszcze cięższe dla Ukrainy. Też mam takie wrażenie, bo w, no na froncie jest ciężko, bo wróg... Podchodzi coraz bliżej do tej trasy, która łączy Konstantynówką a Bachmut, i no już no parę kilometrów zostało do tego, żeby wróg nie przekroczył tą trasę. Także to jest no poważna, bardzo poważna sytuacja. Tam na froncie i wczoraj na przykład dostałem kolejną tragiczną informację o, to, o tym, że kolejny mój kolega z z czernobylskiej strefy też przewodnik był zginął na froncie to już czwarte z rzędu z moich kolegów. No i to widać po prostu na moim przykładzie, że, że straty Ukrainy w tej wojnie rosną niestety i, i są, i są, no są w, w wielkie straty. Ukrainy, chociaż rząd ukraiński o tym nie mówi i to no być może tak, tak trzeba robić. Natomiast w, na zachodzie w, też dziennikarze zachodnie i różne media na zachodzie powiedzieli o tym, że to opóźnienie. Nadania ciężkiego sprzętu Ukrainie też nie pozwoliło Ukrainie wcześniej przejść do kontrofensywy takiej potężnej i moment był stracony. A natomiast teraz wszystko wskazuje na to, że szykuje się wielka ofensywa ze strony Rosji. Już jest informacja, że do kurskiego na przykład obwodu przybywają kolejne nowe siły. Wojsk rosyjskich. Kurski obwód to, przypominam Państwu, on graniczy z obwodem sumskim i też z sum. Żołnierze też mówią o tym, że wojsk rosyjskich tam niedaleko od granicy robi się coraz więcej. Oprócz tego widać, że wróg przerzuca nowe i nowe posiłki tam na Donbasie i w obwodzie luhańskim, tam niedaleko od Krzemiennej i Swatowego. Także wszystko na to wskazuje. Oprócz tego też już jest informacja od przewodniczącego NATO, że potwierdza się przypuszczenie tego, że Rosja dostaje broń rakiety, pociski z Północnej Korei dla tej wojny, która naprowadzi w Ukrainie i no to też jest dla nas bardzo niepokojące. Natomiast, co jest ciekawym, to oczywiście ten temat już z tematu ciągów, teraz przechodzimy na temat samolotów. I wczoraj, jeżeli się nie mylę, premier Polski powiedział o tym, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie samoloty typu F-16, jeżeli na to. Da Zgodę na to. No, po prostu to powtarza się ta sama historia, co było kilka miesięcy temu, z ciągami, a teraz z samolotami, które te, też są dla nas bardzo, bardzo potrzebne, oczywiście. No i kilka dni temu, Scholz znów w swoim manerze, też w swoim stylu powiedział o tym, że nie ma mowy o przekazaniu Ukrainie w samolotów F-16 i innych. Samolotów. Natomiast, a i jeszcze wczoraj Biden też powiedział, prezydent Stanów Zjednoczonych, po tym, że um, Ameryka nie przekazuje Ukrainie samoloty typu F-16. Natomiast prezydent Francji, Emmanuel Macron, powiedział, że nie ma nic zakazanego, także no to można traktować jako jego, jako potwierdzenie tego, że teoretycznie dostarczanie samolotów typu F-16 i innych dla Ukrainy jest możliwe. Z Pawłem Bobołowiczem, który wrócił z Kijowa, wrócił z Ukrainy, rozmawialiśmy na temat tego, że na zachodzie bardzo dużo mówi się o dostarczaniu broni, ale zawsze informacja jest taka, Niemcy dostarczą czołgi, ale za trzy miesiące, a przedwczoraj się pojawiła informacja, że Amerykanie dostarczą Czołgi, ale pod koniec 2023 albo na początku 2024 roku. A to jest trochę tak, że Ukraina wzywa karetkę pogotowia. Jeżeli ktoś, kto przyjmuje zgłoszenie karetka pogotowia do chorego i dostaje informację, że owszem, karetka przyjedzie, ale za dwa dni, niespecjalnie się ucieszy, niespecjalnie ta karetka i ci lekarze, którzy przyjadą, pomogą choremu. Pacjentowi. No, widać, że najbardziej pomagają akurat a, takie lekarze z Polski i to widać też tam na froncie, i, bo tam są lekarze w, z Polski, którzy ratują po prostu naszych a, naszych żołnierzy, nie tylko żołnierzy, my, że, myślę, że i osób cywilnych też. No i poma, pomagają też Brytyjczycy w, w, z najnowszej informacji wypływa to, że ciągi typu Challenger 2 a, mogą być już na froncie w Ukrainie na początku tego. Lata. Moim zdaniem to jest w miarę szybko, biorąc pod uwagę to, że nasi czołgiści muszą wyćwiczyć się na tych czołgach i zrozumieć, jak w ogóle imi kierować. Także dziękujemy za to i czekamy. I jest już, już jest informacja o tym, że Bradley, czyli te wózy opacerowane amerykańskie już powoli trafiają chyba na Ukrainę. Dmytro, optymizm zachowałeś? Ja muszę jego zachowywać, bo inaczej nie da się przetrwać w takich okolicznościach. A co będzie, jeśli Bachmut padnie, jeżeli wpadnie w ręce rosyjskiego wojska? Niczego dobrego z tego nie będzie, bo Bachmut jest kluczowym, jak mówiłem wielokrotnie, punktem w tej um, konkretnej linii frontu, która jest na razie tam. Jeżeli padnie Bachmut, to wróg teoretycznie może podejść bezpośrednio do tej potężnej konglomeracji trzech, czterech nawet miast, czyli Słowiańsk, Drużkivka, Kramatorsk i Kostiantynówka i e, to może też oznaczać to, że na przykład Siversk, e, miasto, które znajduje się na północ od Bachmutu i Soledaru, bliżej do obwodu Łuchańskiego e, i bliżej do rzeki Siverskiej Doniec, też padnie. I co dalej? No dalej, bronimy dalej naszego kraju z w, w, w tym, co my mamy, z taką, z ta, z taki, z, z taką bronią, którą mamy i no, po prostu robimy, co możemy, bo no, Rosja jednak jest wielkim, du, dużym krajem, dużym krajem, gdzie, gdzie oni mają niestety dużo, też tych e, a, ludzi, których im absolutnie nie szkoda, a nam naszych akurat szkoda i dla nas jest najtragiczniejsze to, że my tracimy ta, takich ludzi jak jak na przykład mój kolega z tej branży turystycznej a, kilka dni temu. A, też a, informacja też była o tym, że a, 27 stycznia pod akurat pod Kramatorskim zaginął pilot samolota a, ukraińskiego, który był, został zastrzelony przez wroga, i on, będąc już nad małą miejscowością, Zrobił wszystko, żeby ten samolot zastrzelony nie spadł na tą miejscowość, i to spowodowało to, że on nie zdążył katapultować się, uratować swoje życie i zginął. Ale samolot nie zrujnował żadnego budynku, i za to on został. Po śmierci, już odznaczonej orderem Bohatera Ukrainy. A jak przebiega mobilizacja na Ukrainie? No nie widać, żeby to było masowo. Nie ma takiego ma, masowa, ma, masowych poborów do wojska, natomiast wczoraj jeden z żołnierzy i jednocześnie, jednocześnie dziennikarzy, jego, Firsów, powiedział o tym, że jego zdaniem nie trzeba teraz, żeby, była, żeby był ten mas, masowy pobór do wojska, mobilizacja ma Masowo w całej Ukrainie i jego zdaniem byłoby wystarczające, żeby do wojska szli ochotnicy. No, to takie kontrowersyjne powiedzenie, moim zdaniem, bo ja widzę, jaka sytuacja jest na froncie ciężka dla nas, dla, dla, dla całego wojska ukraińskiego i być może jednak ta mobilizacja jest konieczna. Także, no, sytuacja jest dramatyczna, ale jak lubią mówić nasze wojskowie, kontrolowana na razie w Brukseli. Dzisiaj forum, kolejne forum Wolnych Narodów Rosji. To wszystko zaczęło się w Warszawie. Fundacja Solidarności Dziennikarskiej jest pierwsze forum Wolnych Narodów Rosji zaprosiła tu na pierwsze forum Wolnych Narodów Rosji. Teraz pani minister Anna Fotyga kolejne forum, bo to jest ta myśl o tym, że Anusz Rosja rozpadnie się. Anusz, Wolne Narody Rosji, Tatarzy, Buriaci, inne narody zniewolone przez Rosjan czy narody kaukaskie powiedzą w końcu Rosjanom nie. No mam nadzieję, że to, że, że to skutkuje, że to da jakiś, no, coś, jakiś, jakiś impet dla tego, żeby coś się stało wewnątrz Rosji. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że nawet pokonawszy Rosję na froncie i wyzwoliwszy na przykład nasze, całe nasze tereny, łącznie z Krymem na przykład, i z Donieckiem, i z Łuchańskiem, my jednak będziemy dalej w stanie wojny, wojny z Rosją, bo ona nie będzie pokonana jako taka. I trzeba, żeby było, z, z, zdarzyło się coś w, wewnątrz Rosji. Czyli czekamy na to, co było na przykład w roku 1917, albo w roku 1991. A Dmytro czekając przyjedzie do Polski 2 lutego, już jest spotkanie w Warszawie. O której godzinie, kiedy Dmytro będziesz opowiadał i, i pokazywał też kalendarze, i opowiadał o wojnie na Ukrainie, kiedy, gdzie, o której. Dziękuję. Tak, 2 lutego w Domu Spotkań z Historią na ulicy Karowej, to w, w, tuż przy hotelu Bristol. O 18.00 zapraszam wszystkich serdecznie i to już będzie takie spotkanie w, w tym samym formacie, jaki miałem jeszcze w grudniu, kiedy byłem z spotkaniem też w Warszawie, ale już zaktualizowane z zdjęciami na przykład z naszej ostatniej. W, kolejnej wyprawy z Pawłem, i co a, widzieliśmy w Bachmucie, pod Bachmutem, a, o tym będę też opowiadać i pokazywać. No Oprócz tego jeszcze potwierdzone są 5 lutego dom do Mendelsona w Olsztynie a, w o godzinie 17 i o godzinie 17 publiczna biblioteka w Koło brzegu, 10 lutego i Mam nadzieję, że uda się też spotkać się z ludźmi, z czytelnikami 7 albo 8 lutego w Trójmieście. O tym dzisiaj będę się starał. Opowieści reportaże z Bachmutu są oczywiście w najnowszym numerze kuriera wnet. Zachęcamy do czytania. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. I do, do zobaczenia o 9.30. Ciąg dalszy opowieści o tym, co dzieje się na Ukrainie. Paweł Bobowicz. Zapraszam na program Studio Kijów. Jest godzina 7.30.